Przecież muszą mieć jakąś słabość. Eureka! Bezgłów są do niczego. Ale nie wiem, wydaje mi się, że komputer coś tutaj właśnie oszukuje. Od razu mogę też powiedzieć, że gry z serii Endless, właśnie jakby komputer jest bardzo specyficznie tutaj zrobiony, nie? On nie gra totalnie na naszych zasadach, a no oszukuje, to trzeba od razu powiedzieć. Nie ma różne bonusy, tak jak trochę w Thiefce, ale w Thiefce nie jest to chyba tak widoczne. Tutaj komputer lubi oszukiwać i często właśnie tak jest, że na początku on jest mocny, ale później przez to, że jest po prostu durny, te bonusy mu nie wystarczają i można go pokonać. Ale no dziwne, dziwne trochę, że on już tutaj te cheaty ma ruch nas przez. No dobra, no jak ma, to ma. Bo tu mnie w ogóle, oni zaatakowali mnie w tym układzie. Ja sobie na przykład wybiorę odwrót. Nie będę z nimi walczyć, bo mają więcej tego. Właśnie dostaliśmy dosyć dużo obrażeń. Ale jakby wycofujemy się do mojego sektora. To było tutaj właśnie w tym miejscu Trapis. No niech oni walczą z tymi piratami, ja mam to w dupie. Ta flota właśnie też tutaj ją zbierzemy, jakąś chyba większą jedną grupę. Spróbujemy coś z tym zrobić. Ale dziwne, to jest strasznie dziwne. Ten statek leci tutaj. Ale w takim razie tak, już mamy potwierdzenie, że na pewno są w tym miejscu. Natomiast też myślę, czy mógłbym na przykład po... No właśnie, znak piratów kupić, to byłoby fajne. Nie wiem, czy ci nie mają tu właśnie jeszcze jakichś piratów. Ale mógłbym... A, kupmy, patrzcie, znak piratów, pokażę wam jak to działa. Tutaj jest wyznacz, piratom cel i można wyznaczyć na przykład stolica wroga. Ciuż. I mamy przez 15 tur będzie właśnie to jest jakby oznaczony ten system, że wrogowie będą go nacierać, a czy wrogowie, no piraci będą go najeżdżać i ich wnerwiać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Te floty właśnie nie są dla mnie wszystkie widoczne, ale miejmy nadzieję, że faktycznie ktoś tam coś złego im zrobił, bo już mnie wnerwiają. Kosztowało to trochę hajsu, ale nie płaczemy. Tutaj tymczasem mamy właśnie kolejną planetę skolonizowaną i teraz urodzi się właśnie nasz obywatel. To jest ważne, że mimo, że nie było tutaj jakby w ogóle naszej populacji, no to teraz ona tak jakby tu się urodzi. Dzięki temu, że no jakby to jest nasze imperium. No to co, może jakieś po prostu zwyczajne ulepszonko, rzeczywistość mózgowa. I myślę, że tutaj planeta ze złożami strategicznymi niestety nie ma, a tu planeta umiarkowana, urodzajna. Ja, no to też byłoby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aż 50 produkcji. Ale troszeczkę pieniądze się kończą, więc chyba najpierw rzeczywistość mózgową. Ty badasz tutaj ostatnią anomalię. A jest nią anomalia, silna grawitacja, niestety negatywna rzecz, mało zadowolenia, no wszystko, ale dane bojowe, deformacja plazmy plus plus. Pierwszy raz widzę plus plus, to jest chyba też dodane coś w tej aktualizacji. Nie było nigdy czegoś takiego, jak jakieś plus plus. Prostaker plus. Tu mamy coś do zbadania, jakieś anomalie? Jest jedna. Poleć w tę stronę. Czyli tak, wy tutaj za dwie tury skolonizujecie ten domek, jej ja, tu się mamy bardzo duże zadowolenie, wszyscy są po prostu w niebo wzięci, ksenoprzemysł też zaraz tutaj wyskoczy, produkcja mocno do przodu. No wyobywa, no właśnie widzicie, gra stara się wyrównywać to mniej więcej, nie, że nasza populacja na pół i ta inna populacja też, że tak powiem, na pół, ale tutaj chciałbym chyba stworzyć coś militarnego, patrzcie, zrobimy sobie specjalny budynek. Infostocznie, czyli po prostu jakaś stocznia do wymiany informacji, gdzie te statki są jakby bardziej jednolite, plus jeden do początkowego poziomu statku. Fajnie. A teraz wchodzimy w właśnie nasze militarne rzeczy i czas chyba stworzyć nasze pierwsze statki. Mamy tutaj właśnie nasze dwa modele dzięki technologii. Korweta, statek atakujący, zmieniamy go. Możemy zobaczyć, co nam da automat. Czyli automat nam tutaj namawia na moc ofensywną, jeśli chodzi o energię. Ja nie wiem, czy jestem tego fanem. Właśnie ta aktualizacja, która tutaj gramy teraz właśnie, w sumie głównie dzięki niej gramy, bo to ona mnie zachęciła do tego całego nagrywania, zmieniła trochę walkę. I nie wiem właśnie, jak bardzo zmieniła walkę. Moim typowym buildem było tutaj po prostu używanie, ile wejdzie rakiet. Rakiety były świetne, one zawsze dobrze działały. Jak widzicie, trzy wyrzutnie rakiet dawały bardzo dużo siły ofensywnej, nie? Mamy ogólnie cztery rodzaje broni właśnie na ten moment. Dwa rodzaje kinetyczne, czyli rakiety, idealne na daleki dystans, zadają bardzo dużo obrażeń, ale można je zestrzelić. I mamy broń takie zwykłe działko Gaussa, coś takiego, nie? Strzela po prostu pociskami kinetycznymi. Mogą właśnie zestrzeliwać rakiety nadlatujące i raczej mają krótki zasięg i nie nadają się zbytnio do właśnie do jakiegoś tam, jakby to nazwać, ataku większego. Chociaż w sumie może takie na blisko podlecieć i zmasakrować, może się uda. Tutaj mamy jeszcze dwie broni energetyczne, czyli właśnie zwykły laser, taki piu 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 robiący, nie? Skuteczny, jak widzicie, na średnim dystansie, zadaje nawet fajne obrażenia. I
strumień właśnie wiązka laserową, która jest, jak widzicie, na każdym dystansie mocna, ale tylko 15 bije obrażeń. Tu 23, tu aż 38. No, my chyba polecimy wszystko dosłownie w torpedy. Czyli jakby wyznajemy zasadę, zabijamy wroga, zanim on zabije nas. Po prostu. Wszystko w rakiety. Miejmy nadzieję na to, że wytrzymamy. Damy sobie też pancerz zamiast osłony, bo mamy też właśnie oczywiście dwa rodzaje osłon, znaczy jakby ochrony, czyli przed energią osłony i przed pociskami pancerza. Tutaj też dają różne pasywne rzeczy, na przykład tutaj premia do zdrowia, opancerzenie, obrona przed pociskami kinetycznymi i załoga utracona na właśnie wskutek trafienia, bo kiedy obrywamy, to załoga też ginie. Tutaj premia do zdrowia jest o wiele mniejsza, siła osłon, osłona energia, załoga utracona na trafienie bronią wroga, też minus 10, no ale bierzemy pancerz. Silnik, a już lepszy jest, no i git, zapisujemy go, mamy korweta, klasa, jakieś tam egzerces, coś tam, utrzymanie, koszt produkcji, bla, 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 git. Mamy też nasz statek wspierający, ponieważ flota właśnie dzieli się na jakby dwa rodzaje statków, takie atakujące i takie bardziej wspierające. Eskorta, nie chcę nowej tworzyć, chcę sobie zamienić, dam ją automatycznie i eskorta właśnie bardziej raczej ma, widzicie, jak tylko dosłownie jedną pozycję na broń. Damy tutaj działko, gdyby wróg używał rakiet, spróbujemy właśnie zestrzeliwać te rakiety. I obronne rzeczy, jak widzicie, też mamy jedną osłonę, jeden pancerz. Znaczy, damy dwa pancerze, jedną osłonę. I silnik też już jest lepszy. Czyli tak, działa to mniej więcej na to, że mamy tutaj premię, protektor, no właśnie, jakieś tam premie malutkie też działają, rola. Właśnie, ta rola jest bardzo ważna. Protektor, a tam było coś innego. Tam było korweta, rola... atakujący. Tu chodzi o to, że jest to trochę też papierkami nożyce w sumie, że jakby statki ofensywne, te z mieczykiem, atakują najpierw te, a dopiero później atakują statki atakujące. No chyba, że tam jakieś specjalne zasady się wrzuci, jakieś tam na przykład, nie wiem, jakby właśnie moduły, różne bronie i tak dalej, ale głównie to tak działa, że ci obrońcy dostają w pierdziel, jak oni padną, to wtedy dostają atakujący w łeb. Czyli można zrobić coś w rodzaju, że na przykład ci w ogóle nie mają ochrony, no jest to trochę niebezpieczne, ale jednak nie mają w ogóle ochrony, tylko ofensywa, a ci totalnie tanki, żeby tankowali, a ci z tyłu będą właśnie rozwalać wszystkich wrogów. Więc to jest taka właśnie ciekawa zależność, że najlepsza armia jest składająca się trochę z tych i trochę z tych. W ogóle jak sobie zerkniemy na nasze floty, to one mają 7 punktów dowodzenia. Czyli fajnie na przykład byłoby, moja wymarzona flota jakby wyglądała, mogę wam pokazać. Moja wymarzona flota byłaby to 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, czyli 3 ochronne i 4 atakujące. Jak widzimy, każdy z nich też zabiera 80 tego tutaj potencjału. No, widzicie, niestety, zanim my to wyprodukujemy, to trochę minie, ale no spróbujmy coś z tym zrobić. Chociaż, kurde, dobra, ksenoprzemysł tutaj trochę wzrośnie, ta produkcja. Jak nie tylko stąd, to gdzieś i może z indziej też wspomożemy. I też tak myślę chyba, że to 9 tur w tej i we w te, no chyba też to usuniemy i... Niech wylecą jakby w teorii bez poziomu, bo statki też ekspią, kiedy przeżywają, są jakby ich statystyki procentowo się zwiększają, ale zobaczymy. Ten park też chciałbym zbudować, ale myślę, że jeszcze nikt go nie buduje. Tak, cały czas jestem pierwszy. Jak zasilimy, to też będzie luz. Jak tam ta kolonia? 17 jeszcze tur. A wy tutaj też tą rzeczywistość mózgową dalej. O, a cóż to? Bohater do zwerbowania. Mamy kogoś tutaj... do stagowania. Niestety, kurczę, wylosowało akurat. Nie ma mojego ulubionego. No, cholera jasna. Mamy tak. Zawsze jest losowo trzech i właśnie jakby ich rola zależy od jakby dużo, naprawdę dużo czynników, nie? Wszystko na to wpływa. Jakie budynki budujemy, czy walczymy, czy rozwijamy, czy jakich już bo mamy bohaterów. Mnóstwo rzeczy na to wpływa. Mamy gościa od Lumerów. Lumerowie to tak naprawdę frakcja skupiająca się na handlu. Bardzo mocno jest doradcą. Czyli też taki trochę statek, rola od wszystkiego i od niczego. Przemysłowcem. No to też taka średnia. Nauka i gry, lata sobie limuzyną. Tutaj mamy na przykład strażnika, który należy do frakcji naukowców. Tylko że z tego, zanim go oczywiście wybierzemy jeszcze, zobaczmy moje questy. Questy są tutaj. Nie, tu są questy, sorry. Właśnie, kiedy zbuduję statek o mocy ofensywnej potężnej, to wtedy już dostanę wojownika, strażnika, czyli na przykład kupienie bohatera kolejnego wojownika nie jest mi zbytnio na rękę. Mamy też, co ciekawe, tutaj właśnie pana Drzewko od Niepoległych i jeszcze jest poszukiwaczem. Możemy oczywiście zerknąć na jego skillę, czy faktycznie opłaca nam się go przypisać, bo nie ukrywam, że najbardziej zależałoby mi na kolejnym bohaterze do systemu, żeby go przypisać. A tak to mamy na przykład tak, co tu jest? Więcej żarcia.
Więcej wpływów, więcej żarcia, więcej wpływów. No i senat, no właśnie, flota. A tutaj na przykład więcej nauki, wpływy, flota i bohater może... Tak, czyli on taki... No średni, o wiele bardziej by się spisywał właśnie w jakiejś flocie zwiadowczej, flocie takiej specyficznej, nie tak jakby w zwyczajnej okrętą bojowym, które rozwalają wszystko, a bardziej na przykład takie szybkie zrywy, jakieś takie ataki z zaskoczenia, to byłby świetny, więc tak no... Szkoda. Ciebie nawet nie będę sprawdzać, bo jesteś strażnikiem. Ciebie może, o, zobaczymy, Lumerowie, czyli od kasy pewnie. Na planeta system, wartość handlowa systemu, pieniądze, system i jeszcze tutaj system. Ta. W takim razie niestety jakby, no mówię, nie polosowało mi tego, którego bym chciał najbardziej, ale będziemy musieli wybrać pana Jon Hanstena Drefmeosa. Drugi poziom, ponieważ Akademia jest na drugim poziomie. Bierzemy go, wybieramy. Przypisujemy go chyba tutaj, chociaż można sobie zerknąć tak właśnie bardziej na nasze systemy. Tutaj można stąd też przypisać bohatera. Na przykład, który system ma najwięcej produkcji? Tutaj, Jeja. Ten go dogania powoli, ale może dajmy faktycznie tutaj bohatera. Przypisujemy go w to miejsce, od razu rozdamy mu też skilla na podstawowy eksperta do spraw optymalnych operacji. Git. Jeja, produkcja właśnie ukończona, to tutaj ksenoprodukcja, która zwiększa nam no, praktycznie o połowę ogólną produkcję systemu. Bardzo nam miło z tego powodu. Niech statki lecą dalej do przodu. Ci oczywiście uszkodzeni, mam nadzieję, że tutaj na Nekar przylecą i się trochę naprawią. Jak ten nasz zwiadowca leci ciągle do góry. Tak, stąd gdzieś mniej więcej wystrzelimy pewnie sondy, żeby zobaczyć, skąd te śmieciuchy przyleciały. Wy tutaj macie ciągle ten znak piratów. A co z wami? Plus 4. Ach, znowu oni są szybciej ich odkryli, więc kurde. Ale może uda. Może uda nam się znowu ich, że tak powiem, podkosić tutaj. Miejmy nadzieję, bo inaczej będzie przypał. Flota właśnie dolatuje już w to miejsce i teraz pasywnie będzie ona się naprawiać. Mógłbym też ją oczywiście na przykład z tego panelu tutaj... Oj, nie to, tylko... No właśnie, tu naprawić nie mogę, bo ojo, widzicie ile to kosztuje, no błyskawiczna naprawa jest bardzo droga, dlatego no, nie jest to zbytnio wskazane. Ty tu masz, czy tu coś jest do odkrycia? A widzicie, tu jest jakaś osobliwość atmosferyczna, ale mam za mały poziom jakby badania tych anomalii, żeby coś z tym zrobić więcej. Więc wydaje mi się, że patrolowiec może autentycznie gdzieś tu polecić po prostu. Wej skolonizowało tutaj tą gorącą, czyli przemysł będzie też o wiele na niej lepszy. Plus 8 przemysłu na przykład na każdego ludzika, który tam pracuje, tutaj tylko plus 3. Więc jak widzicie, no różnica jest dosyć spora. Czy ten park badawczy lecimy? Chyba tak. Jak już go zbudujemy, to przynajmniej będzie spokój. Nikt go nie ukradnie, już nie będę się denerwować i będzie luz. Ewentualnie może gdzieś tam w międzyczasie wrzucimy na przykład jakieś jeden czy dwa statki bojowe, żeby nie było przypału. Tutaj leci ten transport żywności. Ile jeszcze? 15 tur. Trochę zajmie. No i co? Wy się naprawiacie, zobaczymy ile wskoczy. O! Można kogoś hakować. Ty, no właśnie, zaraz. O, 10... 7... Spróbujmy zaryzykować i puścimy hakowanie z tego systemu. Czy jakby ten bot nas faktycznie wykryje? Chociaż z tego co już widzę... Właśnie, takie rzeczy można też często anulować, tylko jak widać już nie teraz. Ciekawe czemu, nie można anulować, bo nie. Koszty są jakieś zbyt duże, no ale zobaczymy, jak coś to jakby dostanę po łapkach właśnie od nich, że be. Zakończono badanie nad właśnie tam super finansami, czyli mamy ksenoturystykę, pieniążki z turystyki, które właśnie jakby tu, jak wy na przykład Galactic Civilizations jest normalnie coś takiego jak turystyka i jest bardzo mocna też, bo daje dużo kasy, tutaj jest właśnie jakby nie ma turystyki, jest po prostu bardziej taka fabularna turystyka, nie? Jakieś tam hotele, transporty dla luksusowych gości i takie rzeczy. Żeby móc tam ich kosić na ich kaskę. Kolejna technologia jest w drodze i tutaj właśnie już widzimy, że nasz system zaraz się rozwinie i będzie produkować te korwety. Nic więcej nie mogę zasiedlić. Pff, jak oni tu latają naprawdę? O, i jest odkryte. Dwie sondy od razu wypuszczamy. Mają dwa systemy, ten jest fajny. A czy mógłbym z wami właśnie jakoś pogadać? Chciałbym z wami pokój. Bardzo byście nie chcieli. A czemu chcieli? Cały mój tytan. Nie. A czy w sumie mogę zerknąć jeszcze właśnie dlaczego oni... Zmiana presji, różnica wyników. Czyli jakby oni widzą, że ja mam chyba wyższy wynik od nich. Tak, mam wyższy wynik od nich, dlatego są troszeczkę obsrani.
I jakby no... Oni mają taką specyfikację, że właśnie jakby nie chcą ze mną zadzierać, a tutaj cały czas leci w dół. A damy mu w ogóle już automatyczną eksplorację, zobaczymy, gdzie będą lecieć. I jeszcze właśnie pewnie rzuciło wam się w oczy, dlaczego to są takie zielone rzeczy. No ta frakcja drzewców właśnie, żeby zasiedlać jakieś inne sektory, musi mieć tak jakby pnącza swoje tutaj rozprzestrzeniać. Dlatego jakby... Ciekawe, jak daleko jest ta stolica. Tutaj widzimy, że te pnącza faktycznie się rozprzestrzeniły i jakby tam to daje im bonusy, bla 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 bla. Ale na przykład nie mogą właśnie tego systemu albo nie wiem, tego zasiedlić, dopóki nie przeprowadzą pnączy, więc to jest taki plus i minus. Dają bonusy, ale no jednak trzeba je rozprzestrzeniać. No jak widzicie, te pasywne w ogóle naprawy nie są też zbyt potężne. O, udało nam się tutaj to wydarzenie, sprytna zmyłka, tą planetę, która wydawała się hologramem. Coś tam poodkrywaliśmy, o, całkiem interesujące, darmowa technologia. I odkryliśmy główną tutaj stolicę właśnie drzewców, nie? Coś tam. Starożytna planeta, nikt nie pamięta, bla bla bla. Chwasty. O, też możecie co ciekawe zauważyć, że właśnie oni mają jakby taką bańkę. To może później wyjaśnię, co to jest, ale tak w skrócie bardzo dużym, że ta frakcja startuje właśnie z tak jakby ochroną systemu, która nie dość, że daje im bonusy w tym systemie, to jeszcze właśnie uodparnia przed tak jakby totalnym zniszczeniem Gwiazdy Śmierci. Tak, po skrócie, nie? To jest ich pasywka, że z tym zaczynają. I mają tylko 3 systemy, okej. Okay. Czyli tak bardzo ich w kącie dało, że tylko tutaj mogą wylecieć. Śmieszne. Czyli efekty tutaj już właśnie się skończyły. Udało się tam opracować technologię, ktoś tutaj urósł, flota tworzymy. No wydaje mi się, że jak zrobimy tą flotę i pozbędziemy się tych głupich piratów, udałoby mi się może też zasiedlić tam coś fajnego, to już bym ruszył właśnie tutaj w tę stronę i bym się szykował pewnie do Lańska, tych gnoi. Jak tam właśnie tego? Zaczynamy to hakować czy nie? Bo tak niby miały te pomniejsze frakcje być odporne na hakowanie, czy tam miały przeciwdziałać temu, ale widać, że coś chyba im nie zagrało w tej głowie. Coś tam im nie styka. Tylko zaraz, bo ja tak pomyślałem, ty. Nie mogę dać kolejnego właśnie programu szyfrującego, więc muszę chyba stąd usunąć i dać tutaj. Bo przecież ci mogą mnie próbować hakować, albo w ogóle ta pomniejsza frakcja. Więc tu będzie zdecydowanie o wiele bezpieczniej dać ten hakowańsko, tu nas chroni. Stolicę zawsze warto mieć chociaż jeden na stolicy. Nawet jeśli gdzieś tam się zabezpieczyliśmy, właśnie jakby ogólnie z dala od stolicy, co najmniej jeden program bezpieczeństwa trzeba mieć na stolicy, bo naprawdę, zwłaszcza gracze potrafią wykminić jakąś taką ścieżkę, że zawsze dojdzie do stolicy, a zhakowanie stolicy jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, ponieważ daje, albo jest różnica pomiędzy zhakowaniem systemu, a stolicy, no to tam można naprawdę takie jakby bonusy sobie zabrać, albo kary nadać, że masakra. Więc my spróbujemy może właśnie puścić następne hakowanie stąd, dotąd, żeby ich stolicę zhakować. No i skupiona plazma również została opracowana. Możemy tutaj... Co to jest? Ulepszenie imperium. Przetrząsy ustawione na wzrast. Nie wiem, co to jest. Pierwsze w sumie widzę. Ulepszenie obrażeń zadawanych przez strategiczne bombardowanie w bitwach. Okej. Okay. Przetrząsaj wzrastaj. To nie mam pojęcia, co to za jakieś dwie rzeczy, ale po prostu bombardowanie jest lepsze. Tak to sobie nazwijmy. Mamy nowe bomby. Obrażenie od pocisków. To jest taki moduł specjalny, który właśnie jakby zwiększa wszystkie nasze obrażenia kinetyczne. Można go fajnie wrzucić na większe statki. O, jest to, co chciałem właśnie. Chociaż jeden statek z takim tytanowym pociskiem PZ, który neutralizuje właśnie obronę planety. I jakieś specjalne rakiety chmarowe. Nigdy ich nie używałem, może teraz spróbuję z nich skorzystać. Zobaczmy jeszcze tutaj. Zobaczmy jeszcze na szybko te questy. O, udało ci się odblokować nowe pole w twoim zestawie taktyk bojowych. Tak, możemy mieć teraz 4 karty naraz. I nowy krąg właśnie, cały bitewny się tutaj, wojsko 3. Czyli mamy nowe tutaj możliwości, żeby powiększyć naszą flotę. Dlatego też ta karta taktyki. Liczebność, potencjał imperium jest większy. Początkowy poziom statków jest o 1 większy. Nowe rodzaje pancerza podstawowego. Lepsza osłona podstawowa i jakieś wiązka podwójna. Strumień fazowy i możemy zrobić jakieś wydarzenie, taki czyn galaktyczny. Jako pierwszy doprowadź do wygrania 10 bitew. Ranga mam 3 na 5, no to nie najlepiej, ale jakbym zaczął bić zwłaszcza mojego przeciwnika, to jest szansa. Możemy sobie, o, jeszcze tutaj są przychylni, więc zaraz z nimi pogadamy, żeby dostarczyć im questa. Solo, ty, Jezu, ile zadań. Co to za jesteście? Z CS-a, terroryści. Plan wojny, czarne rynki istnieją od zawsze. Jezu, czarny rynek z CS-a. Counter Terrorist Win. Czyli możemy rozbić grupę albo dać im spokój. Przypisz bohatera, bohaterów, przynajmniej 5 poziomów do systemu je. Losowa technologia, bo daj im spokój. Osiągnij poziom zadowolenia w systemach je. To, myślę, że to, damy im spokój. Założysz
Złożysz księciu Grolcowi wizytę, by upewnić się, że rozumie, o jakich stawkach toczy się gra. No, więc fajnie, fajnie, książę Grolc, czy jak ci tam stolec, ciesz się stary. I możemy zobaczyć to tutaj, jest ten wielki czyn i to nam odblokuje na przykład uregulowane osłony. Uuu, bardzo potężny moduł inwazyjny. Nie dość, że zwiększa liczebność, to bardzo mocno dużo strat zadaje. Jeszcze zwiększa nam jakby rozlokowanie na ataku. Bardzo fajne. Fajnie byłoby to mieć, ale no, nie ukrywam, że może nie uda nam się tego zrobić. A tutaj możemy od nich już poprosić o questa. Właśnie są do nas przychylni, poprosimy. Kontroluj planetę w systemie sąsiadującym ze systemem Syrma. Można sobie przypisać. A gdzie jest system Syrma? Aha, zaraz. To już mam Lenę w sumie, tak? Czy... Zaraz. To... Kontroluj planetę w systemie sąsiadującym z systemem... na stówę. Zaraz będzie tak, że to nam jakby da mi znowu, że w następnej turze mi ogarnie, że ej, masz już, kontrolujesz, nie? I da mi za friko znowu kolejną tego planetę. Ale byłoby super. Zobaczmy, jak w ogóle moje imperium. Byłoby to 4 już do 5 byśmy wzrośli. Tutaj byłaby 6. Tutaj będzie chyba 7. Czy w sumie nie wiem, czy to liczy, czy nie już? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A no jeszcze nie zliczyło. Więc akurat mielibyśmy limit właśnie tu, tu i tu. Czyli właśnie mamy to dyplomatyczne zadanie oszustwo, jakieś tam kilka dni, no i co wspólnego ze mną, myśl o tworzeniu podziemnego obiektu, bla, bla, bla. Populacja się rozrosła, właśnie mamy ten nowy krąg technologiczny, mamy te bajery. Pusta kolejka właśnie technologii. Co bym chciał tutaj zrobić? Więcej żarcia? Chyba nie. Tutaj byłoby fajnie coś zrobić, patrzcie. Mamy wielkie przedstawicielstwo Akademii, umożliwia odblokowanie nowych bohaterów, byłoby super. Współpraca z Akademią, specjalizacja ten jakby wpływowa, uniwersytet, jest to niepowtarzalny budynek, raz w Imperium można go zbudować, daje super bonusy. Jałowych, elastyczność kulturowa, Tak szczerze, może coś stąd właśnie, generowanie zasobu może niekoniecznie, hajs się w sumie zgadza, jakby rynek tak odblokować, targ zasobów luksusowych, tu wykup, Tutaj co byśmy mieli, jakieś pozyskiwanie amelinum, kolonizacja popiołowych, tutaj nie mamy odpracować, śródziemnomorskie, dobra, polećmy wtedy te podstawowe jakieś z jedną czy dwie technologie, dwie turki to się szybko zrobi. Tutaj chłopaki widzicie się naprawiają, ale właśnie no dosyć powoli, patrolowiec doleciał, można im jeszcze tutaj polecić sondom. Psychoaktywne powietrze, mieszana anomalia, też coś nowego, chyba nie było. Analizator z Hyperium. Na każdy zniszczony punkt dowodzenia dostajemy 20 nauki. Takie. Raczej nie będę tego używać. Ale mamy wydarzenie. Duchy w maszynie, czyli mamy jakiś grobowiec, który można zbadać albo złupić. My go zbadamy. Bardzo mała kara do nauki, a mamy szansę, że jakiegoś odkrycia dokonamy. Bardzo fajne. Bierzemy. No, kto by się spodziewał. Nasze zadanie solo zostało ukończone. Plan wojny. Jakby mamy duże zadowolenie, dlatego wiedziałem, że to się wykona od razu. I co mamy? Płyn eukariotyczny, jakieś ulepszenie imperium na planety, aha, z prawej tej flanki i pewnie nowy krąg się zaraz gdzieś tam coś odblokuje, zobaczcie, to była nie, astrofinanse, ale to nie było to? Czekaj, a to tu, dobra, ty, pomyliłem się, sorry, czyli mamy płyn ameliniczny na podstawie jakichś roślin, technologia wykorzystuje manipulację komórkową do tworzenia ameninum. Czyli mamy po prostu plus 5 do planet zadowolenia. Miłe. Możemy kolonizować planety śnieżne. Mamy akcelerator floty H. To jest bardzo fajny moduł, który zawsze warto dać chociaż raz do jednej floty, ponieważ zwiększa on, jak widzicie, ruch w całej naszej floty o 1. Bo ogólnie tak to działa, że jakby zawsze flota ma prędkość statku, który jakby ma najniższą prędkość, o, czyli na, jeśli cała flota ma, nie wiem, prędkość 9, a damy jeden statek, który ma prędkość 2, no to i tak cała flota ma prędkość 2, więc jakby taki bonus ogólny jest zawsze bardzo, bardzo fajny, jeszcze dystans ruchu plus 10, no must have po prostu, ale jak widzicie, można zainstalować tylko na statkach bohatera, no właśnie, więc to też dlatego bohatery są tak ważni i jeszcze mamy, akcelerator, ofensywna operacja hakowania, która właśnie rzucamy ją na wrogie systemy, żeby przyspieszyć hakowanie jakiegoś tam wrogiego systemu. Bohaterowie urośli. Targ, spadek cen towarów wojskowych. Galaktyczny pokój właśnie jeszcze tańsze są, bo nikt nigdzie nie walczy w galaktyce. Tutaj nasza flota. Zaraz. Czemu nie mogę? O,
jakoś dziwnie zaznaczyło. Połączymy wszystkie i teraz nasza siła floty już wynosi 381 i 700 tutaj siły. Więc wydaje mi się, że jesteśmy coraz potężniejsi. Chociaż właśnie nie ukrywam, że chciałbym jeszcze co najmniej jakieś tam z jeden czy dwa moje statki tutaj dodać. Więc może stąd się jeszcze wyprodukuje po tych astrofinansach jakiś może jeden eskortowiec. Chociaż w sumie nie eskortowiec, dawaj korwetę. Będziemy na pier udzielać. Tutaj ten cud się wciąż buduje. Jakąś planetę moglibyśmy chyba zasiedlić. Tak, tutaj właśnie, śnieżna. Limit populacji jeszcze ujdzie, transpnącze. Dobra, mogę wam jeszcze pokazać to. Czyli to było w ekonomii, tutaj. Nigdy jeszcze nie klikaliśmy panelu ekonomii. Nie ma zbytnio tutaj na razie co podziwiać, bo... A nie, nie mogę, bo... Ha, dobra, to nie, to zapomnijcie, co mówiłem. Brakuje nam technologii, żeby tam zrobić coś fajniejszego. A tutaj, kurczę, jednak nie zaliczyło, tak? To jest głupie. Kontroluj planetę w systemie sąsiadującym ze systemem Syrma. Aby przejąć kontrolę nad systemem, załóż placówkę, zdobądź go w wymiarze handlowym lub dokonaj inwazji. Tak, czyli musiałbym zasiedlić to. Sawanna, czyli mógłbym w sumie to zrobić. Oni by na pewno się bardzo mocno wnerwili. Kurczę, ale szkoda, przecież już kontroluję, oszukali mnie. Cholera. A gdzie mamy tą sawannę? Zobaczmy, czy dałoby się to jakoś tak wykminić. Stepowy świat, lodowy, arktyczny, pustynny. Może tu? Sawanna. Tak, czyli już wiemy na pewno, gdzie będziemy dalej toczyć. I może spróbujemy właśnie tu jakoś go... Dwie tury tylko. Podlecimy tutaj to zajumać. Mówię, to może wywołać incydent dyplomatyczny i tak dalej, ale no jakby... Mam nadzieję, że tego, do tego nie dojdzie. Zwłaszcza, że moja flota już się tworzy, więc on też tak jakby, nawet jakby miał flotę ofensywną, to raczej nie zająłby tego systemu. Aby mnie tylko wnerwiał, nie? Ale nie zrobiłby mi coś jakiegoś super, super złego. Czyli tak, wy tutaj jeszcze się naprawiacie. Mógłbym was już kupić, ale oczywiście jest to bez sensu. Dalej. Oho, coś tu jakieś dużo rzeczy się podziało. Pianka z rzadkich metali opracowana. Zniszczone statki wroga dają nam naukę, bez sensu raczej. Klon wśród... kolonizator, może nie klon. Kolonizacja śródziemnomorskich planet, świetnie. I solo zadanie ukończone, rozdział pierwszy, ukryta rebelia, część druga. Ludzie cieszyli się z nowego imperatora. Tutaj właśnie święty Mikołaj nasz siedzi i mamy super statek potężny, dostaliśmy bohatera. I mamy teraz już taki konkretny wybór. Spójrz w przeszłość, spójrz w przyszłość, a masz odkopać przeszłość. Trop znika, jakieś tam rebelia, nikt nic nie wie, bla bla bla. Gdzie są rebelianci? Nikt nie wie. Imperium jest ślepe. A później pokona ją ich oczywiście ten Ewoki, takie miśki. Sorry za spoiler. Nie musisz likwidować floty, wystarczy je pokonać. Aha. Ciekawe, wygraj 5 bitew, co da nam jakiś tutaj huczący ogień, nasz specjalny moduł działka laserowego, tylko dla nas dostępny dla Imperium, albo Zjednoczone Imperium, otrzymaj Imperium złożone z trzech systemów i przynajmniej drugiego poziomu, miłe. Szkoła fantastyki naukowej plus 20 na system, dobre, bardzo fajne, zwłaszcza początkowo, albo Menzarowie. Posiadaj planetę każdego klimatu, planety gazowe nie są potrzebne. Kim jest Yuri? Jezu. To jest jakiś suchar serial. Teleturniej nazwany po nazwie upośledzonym naukowo Jurim Palet. To jest jakieś suchary. I to jest moim zdaniem jeden z bardzo ciekawych wyborów, ponieważ właśnie Imperium ludzi, z tego co rozumiem, ma jako jedyny quest, gdzie autentycznie oni mogą zmienić swoją populację. Inni na przykład mają jakieś bonusy większe z populacji czy coś, ale my normalnie możemy się zmienić. To jest nawiązanie bardzo mocne do pierwszej części gry, gdzie właśnie byli Szeredyni, było Zjednoczone Imperium i byli Menzarowie. Byli jako trzy, z tego co pamiętam, chyba osobne frakcje. A my możemy właśnie tak jakby Imperium Zjednoczone, jakby jak sama nazwa mówi, jest połączeniem tych wszystkich frakcji. I możemy teraz jakby wybrać naszą specjalizację, czyli możemy stać się Szerenynami, z tego co rozumiem nasza właśnie populacja będzie bardziej militarystyczna, bardziej produkcyjna albo bardziej naukowa. Ja chyba pójdę w to Zjednoczone Imperium, po prostu wszyscy mają się czuć dobrze, jeśli tylko właśnie jakby wyznają te zasady, te co ja, nie? To jest sławne powiedzenie, ma być szczęście, bo będzie bicie, albo zgadzasz się, spoko, nie zgadzasz się, no to będzie bicie. Czyli utrzymaj trzy systemy, przynajmniej z drugim poziomem. Bardzo wydaje mi się proste. Ten drugi poziom też wam powiem, jak już będziemy mogli go w ogóle zrobić. Szkoła fantastyki też brzmi bardzo fajnie. Bierzemy właśnie jakby... Nie rozdzielimy się, a staniemy się faktycznie Zjednoczone Imperium. Yo! I mamy bohatera zwerbowanego, Hadri Lenko, który jest właśnie killerem i już teraz wybieramy mu właśnie różne tutaj bonusy do
militarnych rzeczy, na przykład stan floty na flota. Chodzi o to, że jakby naprawy są o 10 albo nawet 20% lepsze. Absorbacja osłon, no musielibyśmy mieć te osłony, a resztę zainwestujemy tutaj w kosmiczny wyrzutek. Doświadczenie floty na turę będzie większe, zasięg widzenia jest większy, świetnie. No i te naprawy jeszcze zgodnie z instrukcją. Senat, jakbyśmy był, on był w Senacie i statek odnawianie liczebności na flotę, albo tutaj do zabezpieczenia. Ech, to taki geniusz poboru, to ten potencjał na system też. Ech, takie średniawe te reszta umiejętności. Tutaj w tym trzecim kręgu, no patrzcie, zwiększenie obrażeń, absorbacja pancerza, jakieś tam potężne bariery, nie? Obrażenie na statek, super. Potwierdzamy. A można było jeszcze w sumie zerknąć na tego, jakie on ma te swoje cechy. Flota na statek, maksymalna liczebność na statki, obrażenia to oblężenia, spoko i jakiś tam pierdolnik. Koniec wydarzenia wiecznego blasku, niestety już nie dostajemy dodatkowego jedzenia. Populacja urosła i tutaj właśnie nasza pierwsza korweta, którą wyprodukujemy, czy tam wystawimy. Wydaje mi się, że właśnie połączę na razie tą flotę tutaj w... Oj, już moglibyśmy mieć aż 14. Wydaje mi się, że nie będzie to aż tak konieczne. Złączymy tutaj stąd statek, może jeszcze jeden stąd, nie wiem czy stąd. Już tutaj mogę przypisać na pewno tego bohatera, żeby ekspił tą flotę. I patrzcie na to, 730. Liczebność może nie jest zbyt duża, właśnie fajnie byłoby w sumie... A zrobię to już teraz. Patrzcie, stworzymy nowy statek. Będzie to statek klasy... Nie kolonizator, eksplorator atakując tutaj. Klasa Yennefer i zrobimy go tylko oblężniczego. Patrzcie, będziemy mieli dwa te moduły właśnie oblężenia. Broni mu w ogóle nic nie damy. Pancerza w sumie też nie i tylko jeszcze prędko... Aha. Kurde. Serio? Tak to biednie wygląda, a ty? Mógłbyś jakoś coś... Ty to już w ogóle nie mógłbyś nic. Dobra, no niestety. Musimy mieć taki bieda statek tylko i wyłącznie do... No właśnie, silniki, żeby w ogóle mógł jakkolwiek latać, bo bez tego, no, dwa natury to jest trochę za mało jak dla mnie. Więc pięć natury się porusza i ten jeden tytanowe pociski będzie z orbity bombardować tutaj pociskami PZ-a. Puf, puf, puf. I jakieś damy tutaj na przykład jego nazwę... Jakbyście go widzowie nazwali? Jak myślicie? Katapulta, o. Katapultę stworzyliśmy nowy właśnie tutaj schemat i może właśnie zamiast tej korwety dalibyśmy jedną katapultę w przyszłości do tworzenia. Statki się poruszają. O, ty! Gdzie? Tam coś... Tu jest coś dziwnego. Tutaj zdecydowanie jest jakiś układ, którego nie ma żadnej właśnie linii czasoprzestrzennej, a ktoś go już odkrył tutaj z nich. Jak on dosyć specyficznie się porusza z tym badaniem tego wszystkiego. Ciekawe, ile tu jest też jeszcze planet. Niestety nie wiem tego ani trochę. A mógłbym też spróbować, właśnie nie stać mnie na to. Nie stać mnie, cholera. Więc mógłbym w sumie te... O, patrzcie na to. Nekar tutaj znalazł wrogą operację hakowania. Gdzieś ktoś mnie próbuje hakować. Dlatego pewnie to znowu ci piraci, niech zgadnę, więc spróbuję może... Dobra. Jeśli to się skończy hakowanie, spróbujemy zaryzykować właśnie i damy program ofensywny, żeby zhakować wrogą stolicę. No bo właśnie komputer nie jest aż taki mądry, żeby te stolice raczej hakować, a jest na zabezpieczony z tej i z tej. On bardzo rzadko właśnie na przykład, nie wiem, poleci tu, tu i tu. Więc to jest dosyć takie... Chyba nie ma aż tak co się bać. I dwie sondy. Żyła pyłu. I jeszcze w ruinach chowało się syndrom Kesslera. No, niestety bardzo smutna anomalia. O, te boty naprawcze. Premia do zdrowia naprawa statku po każdej fazie. Statku, konkretnego statku. Są też takie moduły, które naprawiają całe floty, nie? A naprawa statku konkretnego to już nie aż tak fajne. I zadanie solo start. Przyjemne życie. W czasie badania tej planety natrafiasz na małą, nieszkodliwą społeczność Horacjuszy, czy takich ludzi, którzy, czyli ludzi, ludziopodobnych stworzeń, które bardzo cenią piękno. O, to jest bardzo śmieszne, to jest mem ogólnie w uniwersum Endless, że Horacjanie właśnie jakby szukają takiego ostatecznego piękna i uważają się za najpiękniejsze istoty na świecie, czy tam we wszechświecie. Sprowadź statek Horacjuszy do jednego ze swoich systemów, o, następuje się wolny. A, strasznie proste, idealnie, wręcz super, bo tutaj... Zobaczymy, mamy właśnie dużo wolnego miejsca i Horacjuszy możemy sprowadzić w to miejsce. Tu jest Sucha. A, Sucha zaraz też zostanie ten skolonizowana. Genialnie. To jesteś ty, tak, zagubiony Horacjusz. Lecisz w tę stronę. A jak nie, to nawet gdzieś indziej go damy. Bardzo proste zadanie, miłe. Ja myślę, że polecę tutaj i zabezpieczę ten system.